Teraz Andrzej Gmitruk no, przyjął pod skrzydła kilku solidnych zawodników. Ja się najbardziej ucieszyłem, no wiadomo, to już ma starankę, to inna sprawa, bo to powrót do korzeni z Artura Szpilki, bo mam wrażenie, że jeżeli ktoś miałby natchnąć nowego ducha, to właśnie Andrzej Gmitruk. No wiara w Andrzeja Gmitruka jest taka, powiedziałbym troszkę, być może dotyka jakby rzeczy trochę nawet nadprzyrodzonych. No dobrze, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Dużo ma tych zawodników, z którymi teraz pracuje. W pewnym momencie praktycznie prawie nie było nikogo, był tylko Masternak, przez moment był Wierzbicki. Teraz jest mocna grupa kasowych zawodników, jak na polskie warunki, bo to trzeba koniecznie podkreślić. Jak będzie dalej, zobaczymy, no bo przecież Sulewski stoi przed wielką szansą i tam wypłata będzie solidna. Mówię o walce z Danielem Jacobsem w Barclays Center. Natomiast no teraz wszystko będzie zależało od tego, jak to będzie wychodziło w ringu w tych ważnych sprawdzianach, bo trenera również ocenia się po tym, jak zachowują się w ringu w tych trudnych walkach jego zawodnicy. Artur mówił o tej porażce z Adamem Kownackim, że tam było dużo czynników, ta ręka kondycjowana. Oczywiście można mu wierzyć, chociaż ja staram się zawsze to na pół, jeszcze pierwiastek z tego wyciągnąć, co mówią zawodnicy. Artura stać jeszcze na poważny boks, tak jak z Wilderem, bo to była kapitalna walka w jego wykonaniu. Kapitalna oczywiście przegrana, ale ja nie wierzyłem, że on aż takie warunki postawił Wilderowi. Tomek Adamek też nie wierzyłem, że on jest w stanie wypunktować Tomka. On potrzebuje odbudowania, tak jak mówi Andrzej Wasilewski, ze 3 walki, może nawet łatwiejsze. Bo to chyba kwestia psychiki Artura, prawda? Bo Artur dużo mówi, a on naprawdę musi chyba uwierzyć w to, że znowu może wygrywać. Przed walką z Kownackim mówił za dużo. Wydawało się, że fizycznie jest przygotowany rewelacyjnie, wyglądał świetnie. Dzisiaj jest to 10, a może więcej niż 10 kg cięższy. Jest inny. Mówię fizycznie. Zdaje się, że taki jest kierunek. Poczekajmy. Ja nikogo nie skreślam. Wydaje mi się, że w tej walce z Kownackim przegrała głowa przede wszystkim. Ale faktem jest też, że w trudnych sytuacjach popełnia te same błędy od lat i nic się pod tym względem nie zmienia, więc... Ale to jest charakterystyczne tylko dla Artura Szpilki. To w każdej dyscyplinie sportu, szczególnie w sportach walki, tak się zdarza, że w trudnych sytuacjach zawodnicy popełniają te same błędy. Bo wystarczy porozmawiać z psychologami, którzy się zajmują tą sferą sportu. Także to mnie specjalnie nie dziwi. Natomiast no jest w trudnej sytuacji. Przegrał 2 walki przed czasem. Myślę, że bardziej upokarzająca i trudniejsza dla jego zdecydowanie, dla jego ego i dla jego psychiki jest ta porażka z Kownackim. No i teraz będąc w takiej sytuacji, jak jest, musi pokazać, że jest facetem z charakterem i potrafi wygrywać. Szczerze mu tego życzę, natomiast pytanie, z kim będzie walczył. No, oczywiście teraz będzie tak prowadzony, żeby ci rywale, z którymi się spotka, nie byli zbyt wielkim zagrożeniem. Też to jestem w stanie zrozumieć, no ale kiedyś taki dzień przyjdzie, że znów trzeba będzie stanąć i spotkać się z kimś, kto jest niebezpieczny. Tym bardziej, że Artur będzie naciskał po 2 walkach. To jego natura, prawda? No tak, no to zupełnie normalne, że tak będzie. I dopiero wtedy poznamy odpowiedź tak naprawdę. No, na dzisiaj jego sytuacja niewątpliwie nie jest łatwa, bo my możemy sobie mówić różne rzeczy, Artur może mówić różne rzeczy, a tak naprawdę nie wiemy, co tam głęboko tkwi w jego głowie, co się będzie działo, kiedy znów ktoś go mocno trafi, bo to jego zachowanie w pojedynku z Kownackim było no, przedziwne. On faktycznie, no przyznaje to zresztą w wywiadach ostatnio, że po prostu się poddał w pewnym momencie. To określenie kończ waś wstydu oszczędź. Słynna fraza z tego pojedynku Kmicica z Włodyjowskim. Wydaje mi się, że w dużej mierze oddaje to, co się wtedy stało.